Jest czwartek, godzina 20. Morze jeszcze trochę faluje, lecz prognozy na najbliższe dni są bardzo optymistyczne. Nasz 12-osobowy zespół ładuje ekwipunek, zajmuje miejsce w kajutach i wypływa w kierunku Borholmu. Bez problemu odnajdujemy pozycję, zrzucamy prosiaka i przygotowujemy się do nurkowania. Margarita Kurz to niemiecki parowiec torpedowany przez rosyjski okręt podwodny w 1945 roku. Stoi następca na głębokości 52 metrów. Jako pierwsi nurkują Jacek i Radek. To bardzo doświadczony zespół, który w razie niepowodzenia zrzutu liny opustowej odnajdzie wrak i go zaporęczuje. Po dotarciu na wrak od razu widać, że jeszcze zbyt wielu nurków go nie odwiedziło. Wszędzie leży porcelana, kieliszki i mnóstwo drobiazgów będących niegdyś wyposażeniem kajut. Wrak jest doskonale zachowany, z pięknym drewnianym i dość łatwym do odnalezienia kołem sterowym, będącym zawsze dużą atrakcją podczas zwiedzania wraków. Wewnątrz nadal stoją w bardzo dobrym stanie i bardzo dobrze zachowane biurka, szafki i wszechobecna porcelana. Dolne pokłady niestety nie powitały nas równie dobrą wizurą. Rozścielająca się tam mgiełka pochodząca z osadów znacznie utrudnia rozpoznawanie przedmiotów i orientację w rozkładzie pomieszczeń. Po udanym dniu spędzonym na Margericie dopływamy do Borholmu, by tam spędzić noc i rano wypłynąć na kolejne pozycje. Następnym zaplanowanym przez nas wrakiem jest rosyjski okręt podwodny klasy Whisky. Zatonął wybrzeże Borholmu podczas holowania z Rosji do Belgii, gdzie miał być przetworzony ze względu na bardzo dobrą jakość stali, z której jest wykonany. Wreszcie nadchodzi czas na Fushang Haya. Wreszcie, gdyż zanurkowanie na tym wraku do śruby napędowej, która znajduje się na głębokości 70 metrów, jest zawsze wielkim wydarzeniem dla każdego nurka. Shanghai to ponad 200-metrowej długości statek przewożący nawozy sztuczne i zatopiony w mało chwalebny sposób przez kolizję z polską jednostką. Leży idealnie na stępce na głębokości 70 metrów, a jego potężne nadbudówki rozpoczynają się już od 40 metra. Brak prądu, który często weryfikował nasze plany na tym braku, połączony z bardzo dobrą widocznością, pozwolił nam cieszyć się widokiem potężnej jednostki. Po dotarciu do śruby po raz kolejny okazało się niestety, że ze względu na słabą widoczność na tej głębokości nie uda nam się zrobić dobrego materiału filmowego. W
drodze powrotnej pokręciliśmy się jeszcze ponad Budówce, odwiedzając m.in. jadalnię, mostek kapitański i wiele innych ciekawych pomieszczeń. Heaven's hung in black.